bardziej ekokreatywnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy. To jest haul, który zrobiłyśmy z Anią specjalnie do naszego sklepu. Pojechałyśmy do Ciuchów, sieci Ciuchy w Krakowie, w Nowej Hucie, na nową dostawę. Ja tam jeszcze później gdzieś grzebałam i wygrzebałam kilka dodatkowych rzeczy, które też zobaczycie. Ale oczywiście, że będą też rzeczy dla mnie, a także nawet jedna rzecz dla Ani. Chociaż ona się jeszcze zastanawia, czy ją sobie zostawić, czy ją dać do sprzedania. Także zobaczycie dzisiaj fajne rzeczy. No i zapraszam serdecznie. A jeżeli się dziwicie, że nagrywam w ten sposób dzisiaj, zupełnie jak nigdy prawie, raz chyba tak nagrywam, to dlatego, że znowu jest, będzie malowany teraz, odnawiany olejem przed zimą i szlifujemy też tutaj okna w domu, próbujemy zrobić troszkę takiego przedzimowego już remontu, więc powynosiłam rzeczy i mam tylko te basiki, które tu widzicie. I kochani, idziemy dalej. I oczywiście bardzo Was proszę o zasubskrybowanie kanału, polubienie filmiku, bo to jest bardzo ważne. Bez tego się nie da nic osiągnąć na YouTubie. A także chciałabym dotrzeć do większej publiki, więc pomóżcie proszę. I idziemy już do ciuchów. No i moi drodzy, musiałam się jednak rozebrać, bo było być za gorąco. Mimo wszystko jest dzisiaj bardzo ciepły dzień. Mimo, że już wrzesień się tak naprawdę zaczął. Już jest siódmy dzisiaj, jak nagrywam. Słuchajcie, zacznę od rzeczy takich, które na pewno wiem, że nie będą na mnie i pokażę je Wam po prostu tak, ale także pokażę Wam jakieś tam wizualizacje, jak można by te rzeczy stylizować. I przejdziemy potem do rzeczy moich, które Wam pokażę w jakichś konkretnych stylówkach. Kochani, kupiłam naprawdę piękne rzeczy. Zacznę od tego, od tej bluzki z wiskozy firmy Costamani. I to jest rozmiar M. Moja Ania stwierdziła, że jej się bardzo podoba ta bluzka, więc jeszcze się waha, czy ją sprzedamy, czy nie. Ale zobaczcie, ma przepiękny kolor, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki brudny róż z szarym. I bardzo ładny wzorek. I ma takie rękawki, które są tutaj zebrane takimi ozdobnymi klamerkami. O! Tak to wygląda. To jest 100% wiskoza, taka luźna, fajna, wygodna bluzka z takim tutaj fajnym, jakby poszarpanym wykończeniem. Bardzo mi się też podoba ta bluzka, ale już mam dużo bluzek w tym kolorze, więc ja już nawet nie patrzę na takie. Kosztowała 17 zł, bo wiecie co, te rzeczy są tak od 15 do nawet czasem do 40 zł. Te najlepsze rzeczy, że tak powiem, takie luksusowe do sklepu, no to jest po prostu taka, wiecie, inwestycja. No bo na nowych dostawach to kupujemy już tylko takie super, super ekstra rzeczy, które wiadomo, że są tego warte po prostu. I że będziemy mogły też oczywiście coś na tym zarobić. Ale kochani, wracając do bluzki, to jest bardzo uniwersalna i też można ją włożyć i do na przykład szarych spodni, takich szerokich z nogawkami. Oczywiście, że do spódnicy. Także bardzo, bardzo uniwersalna bluzeczka moim zdaniem. I uważam, że 17 zł... Nawet przy założeniu, że to jest zakup do sklepu, to też nie jest jakiś duży pieniądz. W każdym razie na tyle nam się spodobała, że stwierdziłyśmy, że jest bardzo ciekawa i będzie pasować do kontekstu sklepowego. Muszę przesunąć tą pufkę, bo mi tutaj zawadza. Pokażę Wam teraz cudowną bluzkę z Jedwabiu, która jest kupiona do sklepu. Ona jest tak ładna, że co prawda chętnie bym sobie ją zatrzymała, ale no niestety mam też już dość jasnych bluzek, a ta bluzka jest wyjątkowa. Stwierdziłam, że fajnie jest mieć czasem też, przepraszam, zapnę ją tutaj tylko. One hour later. Fajnie jest, słuchajcie, jest bardzo, bardzo taka elegancka, to już jest wytworna rzecz. I ona ma tutaj taką mikro wadę na rękawie, ale wiecie co, jak się to włoży, to jakby wchodzi pod pachę i tego nie widać, więc ja myślę, że to nawet nie jest jakiś duży problem. Ale zobaczcie, jak ona jest pięknie wykończona, ta bluzka. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj ma taki haft z przodu. I tu jest jeszcze haftowana na takiej naprawdę elegancka. Mogła być na Wigilię na przykład do pięknej spódnicy. Zobaczcie, jak to jest wykonane. I to jest oczywiście Jedwab 100% i projektancka bluzka Day by Birger et Mikkelsen, czyli ta taka jedna z moich ulubionych firm. No i tak jak mówię, 100% Jedwab i zobaczcie, jakie ma guziki ta bluzka. Ma w ogóle w takim panelu krytym guziki, takie złote. Złote guziczki. Z tyłu jest też taka kontrafałdka. O!
I bardzo ładne, ma też takie z kontrafałdami mankiety, z oblekanym guziczkiem i ze złotym guziczkiem. Ja Wam to szczegółowo oczywiście pokażę wszystko, pokażemy Wam to wszystko w live ze sklepu, jak będziemy mówić o bluzkach i spódnicach i będziecie wtedy też widzieć dużo szczegółów, ale teraz pokazuję tak ogólnie, więc ta bluzka jedwabna. No i też ona nie była jakaś tania, powiem Wam, bo to, no tak jak mówię, to jest nowy towar. Następna rzecz z tego, że sklepu, to jest taka spódnica z jedwabiu. No i słuchajcie, jedwab z wiskozą. Czyli to, ten materiał, co zwykle ulubię, i to jest znowuż Noa. Zobaczcie, jaka urocza spódnica. Ona jest nie bardzo wyprasowana, bo to trzeba parownicą, a parownicę mam w sklepie. Tak, pod spodem ma taką falbankę jakby szarą. Na wierzchu jest ten aksamit welur wiskozowo-jedwabny. No i ona jest bardzo urocza, naprawdę ma przesłodki krój. Jest śliczna, po prostu śliczna. I wiecie co, tu pisze XS, ale ja mam S i to takie normalne S, nie żadne małe S. I ta XS-ka jest na mnie za duża, dlatego ja jej nie mogę sobie zatrzymać. Nie chcę jej przerabiać. Ale to jest M-ka, spokojnie to jest M-ka, słuchajcie, to tak wygląda jak przyłożę, ale tak to ona mi bardzo nisko na biodrach wisi i to nie wygląda za ładnie. Ona powinna być normalnie w pasie i kochani, ta spódniczka kosztowała też kilkanaście złotych albo 20 coś. Wiecie co, nie pamiętam już szczegółowo, za dużo ostatnio tych rzeczy kupuję, ale to jest wszystko z nowego towaru, więc to nie były 2 złote czy 5 złotych, tylko normalne ceny takie. No ale przede wszystkim uważam, że jest prześliczna. Zobaczycie tam taką wizualizację mnie w tym i w bluzce. Już nie pamiętam nawet w której bluzce, ale w którejś z tych bluzek, które tu są. Także być może od razu tą bluzkę możecie zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale to była tylko taka szybka przemiarka przed lustrem. Następna rzecz, którą tam kupiłyśmy, to jest płaszcz. Płaszcz wełniany. Moi drodzy, to jest Marks & Spencer, czysta wełna, 100% wełny, o ile dobrze pamiętam, albo tak, 100% wełna, słuchajcie, bardzo fajnie się udało. To jest przepiękna kurtka, która będzie dla Was dostępna w sklepie. Ona ma taki oversize krój, takie raglanowe rękawy, trochę nietoperzowe, jest jeszcze trochę obrana, wybaczcie, nie zdążyłam jej oczyścić. A tutaj mamy takie mankiety i ona jest taka właśnie fajna, oversize'owa, dwurzędowa, jak nowa. Naprawdę ten materiał wełniany jest absolutnie nic nie zniszczony i to będzie kurteczka, przepraszam, i to będzie kurteczka, która będzie w sklepie dla Was do kupienia. Jest po prostu przepiękna, słuchajcie, takie kurtki kosztują po 500-700 zł, nawet w sieciówkach ze 100% wełny, o ile w ogóle można znaleźć 100% wełny. Także to jest przesuperowa rzecz. Kolejna rzecz z tych samych zakupów, a już niekoniecznie z tego samego sklepu, to jest żakiet. Żakiet, który jest w większym rozmiarze, więc na mnie nie jest. Nie będę nawet go mierzyć, bo nie ma to sensu za bardzo. To jest 40, rozmiar 14 inaczej. Taka szanelka. Jest bardzo fajna, ma dobry skład, bo to jest bawełna z wiskozą, już Wam mówię dokładnie. Na pewno bardzo uniwersalna rzecz, jak ktoś lubi styl Chanel. Bawełna z wiskozą, dokładnie. 87% bawełny, 13% wiskozy, wiskozowa podszewka. I zobaczcie, jaka piękna podszewka jest w tym żakiecie. W takiej naprawdę ładnej wiskozy, w ślicznym różowym kolorze. No i on jest naprawdę elegancki, ten żakiet. Krótki żakiet z takimi rozcinanymi rękawkami. Tu ma takie właśnie typowo szanelkowe. Bardzo ładne guziki, ma takie z masy perłowej, prześliczne moim zdaniem, naprawdę z prawdziwej masy perłowej. Précieuse Petite nazywa się firma i zakochałam się w tym żakiecie, to było w innym sklepie, już nie w Ciuchach, ale też w Hucie, bo to był taki wypad do Huty. Także uważam, że jest naprawdę super ten żakiet i będziecie go mogli też sobie u nas kupić, także niedługo będzie... Będą niedługo właśnie swetry, żakiety, bluzki, spódnice w tych live'ach i będziecie mogli to zobaczyć i powiem Wam wtedy, jakie są ceny i jak to można zestawić. Ale mamy w sklepie sporo rzeczy właśnie w kolorach pastelowych, więc nawet u nas można dobrać fajne rzeczy. Słuchajcie, idę dalej. Teraz będą już rzeczy z innego sklepu, z ciuchów na Lili Venedy, bo potem byłam jeszcze sama na Lili Venedy. I kupiłam rzeczy przepiękne, słuchajcie. Znowu spódnica Jägera mi się trafiła, tym razem większy rozmiar 12, czyli znowu 40. No i rzeczywiście ona jest za duża na mnie, nawet Wam nie będę mierzyć, bo wyglądam w niej jak sierota, bo mi tak zwisa z wszystkich stron.
Przepiękna, zobaczcie, 100% wełna i to jeszcze w takich przepięknych kolorach. Ta krata jest po prostu boska. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I od razu Wam pokażę to z bluzką, która jest też kupiona tam właśnie na Lili Venedy, która też jest w podobnym rozmiarze, więc może to być w ogóle komplet i to taki naprawdę wysmakowany komplet, bardzo gustowny. Zobaczcie, mam bluzkę Nymph, pisze się N-U, umlaut, takie M-P-H, Nymph. Znowu to jest jakieś skandynawskie. I zobaczcie, to jest bluzka z wiskozy, ale popatrzcie na ten wzór. Kremowa, z takim rzucikiem. Ma na sobie złote takie plamki jakby. Ma takie podwójne wykończenia. Tutaj kołnierzyk z taką jakby falbanką, z takim wzorkiem. To samo jest na rękawach, taki podwójny mankiet. I jeszcze kolejny smaczek tej bluzki. Uważam, że to jest naprawdę, no to jest przepiękna bluzka. Bardzo żałuję, że nie na mnie, bo ja uwielbiam takie oryginalne rzeczy i takie pięknie wykonane. Zobaczcie, jakie ma guziki ta bluzka. Ma takie popielate, aksamitne guziczki. I tak samo jest na mankietach. I z tyłu jeszcze ma tu takie marszczenie wzdłuż tego szwu. No jest naprawdę, według mnie zjawiskowa ta bluzka. Zobaczcie, jak to może super wyglądać do tej spódnicy. Bluzka kremowa, tak jak kremowy jest tu w tej spódnicy. I z szarym, i ta kremowa, kremowo-złota bluzka z szarymi guzikami, które są takie właśnie puszyste jak ta spódnica. No po prostu uważam, że to jest, jak ktoś ma taki rozmiar i lubi taki styl, no to jest super ubranie na zimę. Można nawet jakiś kardiganik, albo żakiet, albo nawet właśnie kamizelkę fajną i jest świetny strój. A ta spódnica w ogóle ma bardzo fajny teraz modny krój i tu ma tą kontrafałdę, a tu jest taka trochę sportowa jakby na biodrach w kroju. I to jest według mnie po prostu rewelacja. No i ten skład po prostu... Zachwyciłam się tą spódnicą, naprawdę się zachwyciłam. Podobnie jak tą długą właśnie też z Jägera, co kiedyś widzieliście z tymi zaszywkami, z tymi plisami. Także to jest komplet, który niedługo będzie w live'ie do zarezerwowania. Także naprawdę, chyba ten komplet to jest dzisiaj hit mojego, oprócz płaszcza może, ale nie mogę się zdecydować, bo w zasadzie wszystkie te rzeczy są takie ładne, że ciężko zdecydować, co jest najbardziej mi się podoba. Słuchajcie, jeszcze kupiłam sweterek i to jest taki sweterek XS-eczka, bardzo gruba wełna i to jest rękodzieło. Naprawdę fajnie zrobiony sweter, jest bardzo fajny i wydaje mi się, że to jest, wiecie co, że to jest wełna z angorą, tak mi się wydaje, bo nie ma metki, ale na pewno wełna to jest. Ale czy to jest wełna z angorą? Być może tak. I to jest taki mały sweterek, który być może sobie zostawię po domu, bo jest bardzo ciepły, bardzo taki fajny, artystyczny, bo ma różne kolory, różne odcienie szarości, zobaczcie. No i on kosztował naprawdę grosze, jakieś 6 zł chyba, bo to było na wagę. A jest lekki, bo to jest wełna, ale wełna jest lekka raczej. Taki sweterek, ale nie będę go Wam pokazywać, bo to jest już tak gorące, że jeszcze nie czas na takie mega zimowe stylówy. Kolejna rzecz, co my tu mamy. Okej, teraz coś dla mnie i to Wam się pokaże. I chyba sobie tą bluzkę, słuchajcie, zostawię, bo ona mi się tak niesamowicie podoba. Jest tak artystyczna, jest w takim znowu jasno-fioletowo-szarym kolorze firma Coast i to jest 100% jedwab oczywiście, zobaczcie. Jakie to jest śliczne. Jeszcze nie jest zbyt dobrze wyprasowana jeszcze, bo się bardzo śpieszyłam, bo mam teraz, wiecie, z tym otwarciem sklepu jazdę, ale patrzcie, kwiaty naszywane z jedwabiu, takie artystyczne, tutaj marszczone rękawy jeszcze z takim wyłogiem, z tyłu są zaszewki i ma piękne guziczki pod kolor, po prostu ta bluzka jest perfekcyjna. No i jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Spróbuję do takiej kremowej spódnicy, ale mam też spódnicę jedwabną w takim kolorze podobnym do tego. I mam taką cieniutką wełnianą też, która też by fajnie wyglądała, jakby na przykład w zimie do tego jakiś szal na rzutkę. Nie, no może w zimie to przesadziłam. Chyba jednak zostanę przy tej jedwabnej mojej, żeby już nie przesadzać, że taka bluzka w zimie będzie się nadawać. Ale o, tu jeszcze jest, widzicie, źle wyprasowana, ale te kwiaty, jak się rozprasuje, tak jak tu bardziej, no to jest poezja po prostu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, ale dla mnie ta bluzka jest mega zjawiskowa, po prostu. No i słuchajcie, następna rzecz to jest taka bluzka z jedwabiu, która będzie dla Was dostępna. Jest cudowna po prostu. To jest Ted Baker, czyli projektant z Londynu.
rozmiar 3-3, czyli to jest taka M-ka bardziej. Ja bym powiedziała, że to jest M-ka, tak. Może być na S-kę, jeśli ktoś lubi trochę luźniejsze bluzki, a to jest taka bluzka w stylu trochę bardziej dopasowanym, biurowym. I zobaczcie na te guziczki z masy perłowej, sygnowane Ted Baker, więc w ogóle wow. Nie wierzę też, że takie rzeczy też są jeszcze w lumpeksie, jeszcze za niewielką cenę, bo to już też było gdzie indziej. To nie jest z tego nowego towaru bluzka. Przepiękna, naprawdę przepiękna, taka kość słoniowa, kremowy kolor. Tak to wygląda. Jak mi się uda, to Wam pokażę jeszcze przebitkę w tym, ale naprawdę uważam, że jest, no i że jest po prostu piękna ta bluzeczka, bardzo piękna. Jedwab, bardzo wysokiej jakości, piękne szycie, tutaj są zaszewki na biust. Naprawdę, naprawdę jestem zachwycona tą bluzeczką. Będzie można ją u nas kupić. Także jedwab 90... To jest jedwab, ale chyba 90 ileś procent. 95% jedwab i spandex. Także ona jest trochę podatna. Nie jest taka, że jak na przykład naciągniecie rękę, to Wam szczeli pod pachą, bo jest troszeczkę elastyczna. Ale 95% jedwab, no to i tak jest super. Także jedwabne bluzki już mamy tutaj dwie, moi drodzy, albo trzy, jeżeli się zdecyduje to z kwiatkami sprzedać jednak. Ale piszcie, co sądzicie, bo no, bardzo, bardzo się waham. No i kochani, mam na sobie jedną rzecz, którą też kupiłam za dyszkę i to naprawdę jest dychę, 12 zł. Buty od Marks & Spencer, takie w stylu retro, zamszowej skórki, bardzo wygodne, jeszcze mają taką poduszkę w środku skórzaną, która absorbuje kroki, więc są bardzo wygodne. Niestety obtarłam sobie nimi na rozpoczęciu roku stopy, ponieważ nie włożyłam rajstop i po prostu, no tutaj jednak w tym miejscu są twarde, nie można ich nosić bez rajstop, po prostu. No ale tak zrobiłam, no i mam ranę. Ale tymczasem tak w ogóle są bardzo wygodne i tu mają taki zatrzask, o, normalny zatrzask to jest, widzicie? No już widzę, że mam kocie włosy na nodze. Bardzo Was przepraszam za te faux pas. Za to faux pas. Bardzo fajne, ciekawe buty w stylu retro z tym znowu małym obcasem szpilką. Także wow. No i jestem ubrana do tego w tą moją ukochaną bordową sukienkę z paskiem. Pasek jest trochę zbyt czerwony do tych butów, ale już nie przebieram się. No i pokazuję Wam torebkę, która była w live'ie, bo nic o niej konkretnego nie powiedziałam. To jest torebka, o której od pierwszego wejrzenia się zakochałam i pragnęłam od dawna tej torebki. Może nie tej, ale takiej. Uwielbiam takie torebki. Jak kiedyś to zobaczyłam na jakiejś stronie takiej ekskluzywnej firmy, to się zakochałam, ale no wiecie, nie wydaję aż tyle pieniędzy na ciuchy, na jedną rzecz. I to jest, moi drodzy, Carpet Bags. Brytyjska firma i robi właśnie torebki, wcale nie tanie torebki, z dywanów oryginalnych. Jakieś, słuchajcie, takie chodniki, dywany, poduszki arabskie robione, czy też indyjskie robione ręcznie. To jest jedwabny dywan, słuchajcie, albo kaszmirowy, ale chyba jedwabny. No i z takich resztek dywanów właśnie szyją torby i ta torba, zobaczcie, one są zupełnie nowoczesne te torby, bo tutaj jest taka plastikowa sprzączka, którą można sobie regulować długość tego paska, ale po prostu ja uwielbiam w ogóle ten wzór dywanu nazywa się gebbeh, czyli takie rąby na tle takim gładkim. Bardzo często te gebbehy są beżowe albo czerwone albo bordowe, ale ja uwielbiam też dywany, to wiecie, jeśli oglądacie mój kanał. Mam też taki dywan gebbeh niebieski. No i uwielbiam ten wzór, naprawdę to jest jeden z piękniejszych wzorów dywanów moim zdaniem. Jest bardzo taki gustowny, minimalistyczny, nie ma tam jakichś milionów kwiatów, to akurat kwiaty to nie jest wzór dywanu, który uwielbiam, ale po prostu to jest przepiękny wzór i ja mam, jak wiecie, dużo rzeczy bordowych i w takich odcieniach czerwonego wina. Przykładowo mam też takie rzeczy, o tutaj mam taką Grundal bluzkę, bluzkę z wełny w stylu szkockim, no i to też będzie fajnie do tego wyglądać, trochę ciemniejsze, ale powiem Wam, że jak dobiorę do tego różne odcienie właśnie takiego wina, to będzie też to fajnie wyglądać do takiego szkockiego wzoru, czy do szkockiej spódnicy. No w każdym razie uwielbiam to do tej sukienki. No i oczywiście ja do tej sukienki w zimie noszę sweter jakiś, albo żakiet, albo narzutkę, cokolwiek, czy szal, ale nie, raczej coś z rękawami, bo bym zamarzła.
No i także jestem zachwycona tą torebką i to jest na pewno rzecz, która zostaje ze mną. A druga prawdopodobna rzecz to jest to właśnie ta bluzeczka, którą kocham. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która będzie w sklepie dla Was, bo jest dla mnie odrobinę za duża. Niby to jest rozmiar 42, ale ja myślę, że to jest taki od 38 albo wysokiej osoby 36 do 42. Przepiękny płaszcz z wiskozy. Zobaczcie, jaki on jest designerski. No po prostu ten płaszcz i ten kolor śliwkowy, to jest takie idealne na jesień teraz. Oczywiście też będziecie widzieli w live ten płaszcz, więc nie rozwodzę się za długo nad nim. Po prostu tak Wam pokażę, jak to tu wygląda. Widzicie, on też nie jest na osobę, która ma bardzo szerokie biodra, także to jest takie 38-40, ale jak ktoś nie jest zbyt rozbudowany w biodrach, natomiast tutaj jest dosyć dużo wolnego miejsca, więc myślę, że spokojnie od 36 do 40 ten płaszcz może być. I tak wygląda. Tutaj można go zapiąć i ma też panel taki z guzikami chowany. No i popatrzcie na te detale tutaj u góry. Już Wam pokazuję. Coś mi się nie chce zapiąć. To jak złośliwe, jak się chce, to się nie zapina na wizji. O! Tutaj ma śliczne detale, takie naszycie. On jest jakiś turecki, słuchajcie. Trochę jest na mnie za duży, więc myślę, że to jest tak o jeden rozmiar za duże na mnie. Jest trochę wymięty, przepraszam, ale właśnie tak jak mówię, parownica pojechała do sklepu, więc tam w sklepie już będę to wykańczać, jak już wszystko jest przewiezione i przygotowane, więc będę po prostu to już na miejscu obrabiać. Dlatego nie mam tutaj jak Wam tego tak stuprocentowo wyprasować, a boję się, że żelazko by to, wiecie, wyświeciło. Także kochani, no, to jest przedostatnia właściwie rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Już się rozbieram z tego płaszczyka. I teraz jeszcze ostatnia rzecz to jest słodziutka torebka. Niestety, ta torebka jest zrobiona ze skóry foki. No ale ona już, że tak powiem, już jest to po fokach, po ptakach. No niestety, bardzo mi przykro, bo ja uważam, że ja bym nigdy nie kupiła nowego produktu ze skóry foki. W ogóle skóra to jest taki, skóra czy futro to jest taki problematyczny temat, ale no generalnie to jest z odzysku, to już i tak jest we wtórnym obiegu, więc doceniam ręczną robotę, bo to jest ręcznie szyta torebka, takie rękodzieło ze skórki, tu jest cieniutki pasek ze skórki, taka saszetka jakby. Bardzo mi się to podoba, ja sobie to zostawiam, bo będę to nosić sobie na zakupy jako taki portfel do branka. Po prostu podoba mi się, że strasznie znowu hałasują, sorry. Podoba mi się bardzo kolorystyka, że to jest takie popielato-brązowe, takie nowoczesne i taki fajny design. Bardzo mi się podoba projekt tej torebeczki. Jest po prostu super fajnym takim gadżetem do stylizacji i dlatego sobie to zostawiam. Miałam to dać do sklepu, nawet jest cena już, ale stwierdziłam, że jednak jest zbyt wielka pokusa, za bardzo mi się podoba ta torebeczka, żeby ją oddać. Także widzicie, mam takie dylematy teraz. Kochani, tymczasem Wy zobaczycie już ten program po moim otwarciu, ale tymczasem ja jestem jeszcze przed, więc mam nadzieję, że trzymacie kciuki i zobaczymy się już niedługo w kolejnych live'ach, także zapraszam Was bardzo serdecznie i niedługo też będzie działał sklep internetowy taki normalny i będzie troszkę ułatwiona sama sprzedaż, natomiast na razie, jeżeli interesuje Was coś, czy z live'ów, czy teraz, to możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com, który jest też w opisie i zaglądajcie na Facebooka, bo też zaczniemy już wstawiać posty z konkretnymi stylówami, z konkretnymi rzeczami sklepowymi. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia w stylówkach, bo już planuję dwa programy też stylówkowe. Także cześć!